Witajcie w analogowym vlogu a propos tego, że ja, Krzysztof Woźniak, zostałem prezydentem Szczecina. Takie gratulacje dostawałem dzisiaj przez większość dnia i myślałem, że to jest jakieś wielkie trollowanie, że po prostu wygrał ktoś, kto się tak samo jak ja nazywa, no i po prostu nam odpowiada, ha, dziękuję, ha, ha, ha. Później natomiast zaczęły przychodzić linki. Masa linków do publikacji takich jak ta. Zacząłem się tematem interesować i oto co wyszło. Słuchajcie, Krzysztof Woźniak został oficjalnie wskazany jako zwycięzca wyborów samorządowych na prezydenta miasta Szczecina. Taki wydruk wyszedł z tego osławionego systemu, który wiecznie nie działa, w Miejskiej Komisji Wyborczej w Szczecinie. Wszystko byłoby fajnie, bo Krzysztofu Woźniaków jest masa, gdyby nie to, że Krzysztof Woźniak na kandydata na prezydenta Szczecina w ogóle nie kandydował. W związku z tym, skoro nie kandydował, to może to być dowolny Krzysztof Woźniak. Równie dobrze ja. W związku z tym czuję się prezydentem miasta Szczecina i bardzo proszę, żeby tutaj ktoś przyszedł i mnie zaprzysiężył. Tak, oczywiście robię sobie bekę i dlatego też założyłem taką koszulę, no bo to jest żałosne, to jest śmieszne i Państwowa Komisja Wyborcza jest skompromitowana. Ten, kto robił ten system, jest skompromitowany. Ten, kto ten system zatwierdzał, jest skompromitowany. Ten, kto ten system odbierał, jest skompromitowany. No, oni wszyscy są skompromitowani. Mam nadzieję, że ktoś od tego wyciągnie konsekwencje, ale to jest dopiero początek problemu. Słuchajcie, jakby to ładnie powiedzieć. PiS, odkąd w zasadzie pamiętam, w zasadzie odkąd PiS istnieje, w zasadzie zawsze mówi, że coś był, są jakieś nieprawidłowości w wyborach wyborcze. Że a to ktoś dosypuje kart do głosowania, to ktoś fałszuje wyniki. No, jakby to ładnie powiedzieć, no widzi te nieprawidłowości. Zawsze wszyscy patrzyli na to tak przez palce, tak z politowaniem. Tak, tak, PiSie, gadaj sobie, wybory są fałszowane i ale co z tego, że są fałszowane, my ci nie wierzymy, no bo kurde, jak to fałszować wybory w demokracji, komisja składa się z tylu osób, są mężowie zaufania, w ogóle zapomnij PiSie, ty bredzisz. No zawsze tak PiS gadał i zawsze nikt mu nie wierzył, ale w tym momencie to naprawdę zaczyna się coś dziać i należy się temu wszystkiemu przyjrzeć, bo o ile wybory nie wiadomo, czy zostały sfałszowane, o tyle nawet ja śmiem twierdzić, że wyniki, jakie podaje PKW z autentycznymi nastrojami Polaków, mogą mieć niewiele do czynienia. Zacznijmy od systemu informatycznego. W ogóle w demokracji jest takie pojęcie, że nieważne, kto głosuje, ważne, kto zlicza głosy. Tutaj jeszcze bym dodał, ważne, kto te głosy analizuje. Z tym systemem od samego początku są problemy. A to nie można się zalogować, a to nie można przesłać danych, a to nie można wydrukować tych protokołów z tego systemu. Widać, że coś nie działa. Potem grucha informacja, że na stronę PKW włamali się hakerzy i wykradli jakieś loginy i hasła, prawda? No, oczywiście PKW to bagatelizuje, mówiąc, że to jest strona, ona działa zupełnie na innym systemie niż system wyborczy. Nie, strona to jest zupełnie co innego. Pytanie, do czego były te loginy i hasła? Czy czasem nie do systemu, do przesyłania danych, prawda? A propos, później pojawiają się wypowiedzi ekspertów a propos systemu i wychodzi, że ten kod to był pisany jak przez jakiegoś młodocianego informatyka, który narobił tam masę błędów i ten cały system informatyczny to jest tak dziurawy, że na pstryknięcie lepszy haker może się do niego włamać. Ja o tym nie wiem, nie jestem hakerem, ale tak mówią eksperci, tak mówili dzisiaj eksperci w telewizji, więc już jest jakieś podejrzenie. Na koniec system się kompromituje, no wyrzuca jako zwycięzcę kandydata, który nie brał udziału w wyborach. Później PKW coś tam tłumaczy, że ten koleś brał gdzie indziej udział w wyborach i systemowi coś się popieprzyło. Okej, popieprzyło mu się. Pytanie, czy nie popieprzy mu się, przepraszam za brzydkie słowo, w innych przypadkach, gdy będzie ustalał kolejność zwycięzców w wyborach samorządowych. Skoro tutaj dopuścił się takiej skrajności, że wskazał na zwycięstwo człowieka, który w ogóle nie brał udziału w wyborach, czy pytanie, czy za chwilę nie wskaże, że błędnie zwycięzcy z listy, prawda? I tu jest problem, tu jest autentyczny, poważny problem, słuchajcie. Podając Krzysztofa Woźniaka na zwycięstwo wyborów w Szczecinie, to był błąd systemu, czy to był błąd wirusa, który został do tego systemu wpuszczony po to, żeby mieszać w wynikach wyborów i ten wirus był źle napisany i wskazał kandydata niemożliwego do zaistnienia
czy zwycięzcę niemożliwego do zaistnienia i z tego też powodu ludzie się kapnęli. No ale gdyby obaj kandydaci, gdyby tam wskazano kandydata, który w tych wyborach uczestniczył, to chyba by dostał mandat, nie? I o to chodzi. Co by było, gdyby Krzysztof Woźniak naprawdę był kandydatem na prezydenta Szczecina? To chyba dostałby mandat. I to jest to, czemu się trzeba przyjrzeć, bo taka sytuacja może zajść w każdym możliwym mieście, w każdym możliwym powiecie, w każdym możliwym sejmiku wojewódzkim, w każdej możliwej gminie. Ten system w sposób ewidentny ma wady. W sposób ewidentny coś z nim jest nie tak. A wybory są chyba zbyt ważne, żeby można było, żeby ich wyniki mogły być nieprawidłowe przez zhakowany lub źle napisany system, prawda? A jedno z tych dwóch rzeczy ewidentnie tutaj zaszło. Ewidentnie system się pomylił. Druga kwestia. Tutaj się troszeczkę posiłkował tak zwaną ideologią, terminologią piłkarską. Ludzie, którzy się interesują piłką nożną, znają pojęcie niedzieli cudów. Wiecie, co to jest niedziela cudów? Niedziela cudów jest wtedy, gdy drużyna bardzo, bardzo mocna przegrywa z drużyną bardzo, bardzo słabą. I w tym momencie tej drużynie bardzo, bardzo mocnej nie zależało na zwycięstwie, bo ona i tak gdzieś wchodziła, a drużyna bardzo, bardzo słaba na przykład walczy o utrzymanie się w lidze. To jest niedziela cudów, gdy się zdarzają rzeczy niemożliwe. To weźmy pod uwagę, że w niedzielę wyborczą też cholera mieliśmy do czynienia z niedzielą cudów. PSL, ja pierdzielę, wynik nadspodziewanie dobry. SLD i Kongres Nowej Prawicy, wynik zdecydowanie poniżej oczekiwań. Tak zwany Korwin to jest młoda partia i tam rzeczywiście różne rzeczy mogły się dziać i jest wiele powodów, dla których Korwin rzeczywiście mógł dostać mało głosów. Między innymi dlatego, że Korwin chce obniżyć podatki, a samorządy generalnie żyją z rozdystrybuowywania podatków, więc żaden samorządowiec nie chce poprzeć Korwina, bo Korwin chce dobrze dla ludzi, a nie dla samorządowców. O tyle przy SLD, ja pierdzielę, przecież to był jakiś kataklizm. Tak? Mamy problemy. Do tego jeszcze jest jeden problem. 30% głosów nieważnych. Słuchajcie, 30% ludzi, w niektórych okręgach wyborczych, i czy wszystko jedno, czy to na szczeblu najniższym, czy wyższym, dochodziło w niektórych, że mieliśmy 30%, nawet 30% głosów nieważnych. Nie w skali kraju, ale w niektórych okręgach rzeczywiście tak było. No i to jest cholerny problem. Jest pytanie, czy aż tyle ludzi chciało pokazać rządzącym, że żaden z was nie jest godny, żebym ja na was oddał swój głos, w związku z tym robię głos nieważny, żeby wam pokazać, że jesteście tępymi i złymi ludźmi i ja nie chcę z wami nic wspólnego? Czy może aż 30% ludzi to idioci, którzy nie umieją wypełnić kart do głosowania? A może trzeba się zastanowić, czy nie doszło do małszowych i w tym momencie już trzeba to nazwać wprost fałszerstw. Bo wiecie, jak to działa? To działa tak, że jak jest nieuczciwa komisja wyborcza, to przy liczeniu głosów może mieć długopis. I patrzy sobie, o, ktoś zagłosował na partię, której ja nie popieram, to dostawiam mu drugi krzyżyk i głos nieważny. No, a nie wiem jak u was, ale ja byłem w dwóch komisjach wyborczych, bo akurat ja i bliska mi osoba głosujemy w różnych i sobie tak przeszliśmy sobie na spacerku. I w każdej z tych komisji były takie same długopisy. Takie same, tylko jeden rodzaj i takich samych długopisów. Może dlatego, żeby potem było łatwiej dodawać te krzyżyki? Może z przypadku, a może dlatego, słuchajcie, 30% ludzi nie umie skreślić prawidłowo krzyżyka w kratce? Ludzie mówią, w telewizji mówią formalnie, że to dlatego, że były takie duże książeczki i ludzie nie wiedzieli i stawiali X na każdej stronie tej książeczki, a to trzeba postawić X tylko na jednej stronie książeczki, a ludzie stawiali na wszystkich. I że to dlatego, bo była zła informacja i ludzie się pomylili. No, może i bym się na to zgodził z tym, gdyby nie fakt, że takie książeczki to są prawie zawsze i zawsze stawia się tylko na jednej stronie, nie, na jednej stronie w tej książeczce. I we wszystkich poprzednich wyborach jakoś sobie ludzie radzili, a teraz nagle zgłupieli? Możliwe to? Słuchajcie, w tym momencie naprawdę coś jest nie tak. Ja nie mówię, że wybory zostały sfałszowane. Możliwe, że
doszło do tego, że jesteśmy aż tak niewydolnym państwem, że sobie nie umiemy nawet poradzić z przeprowadzeniem wyborów. Możliwe, że aż 30% ludzi jest debilami i nie umie oddać prawidłowego głosu. Możliwe, że aż 30% ludzi chciało powiedzieć władzy: nie, nie zasługuje nikt z was na mój głos, w związku z tym zrobię nieważne. Jest to możliwe. Mało prawdopodobne, ale możliwe. Jest też możliwe, że ten system informatyczny jest po prostu tak strasznie spierdzielony i nikt nie chciał tutaj fałszować wyborów. Możliwe, że jest aż tak strasznie spierdzielony. Jest to możliwe. Ale słuchajcie, to trzeba sprawdzić. To trzeba sprawdzić, znaleźć winnych, osądzić, ukarać i przede wszystkim zapewnić, żeby tak nie było w przyszłości. W tej chwili partie polityczne drą się bardzo głośno: powtórzyć wybory, powtórzyć wybory, powtórzyć wybory, bo te wybory zostały sfałszowane, trzeba je powtórzyć. A Ator mówi tak, słuchajcie, te wybory były jak noszenie wody z rzeki wiadrem pełnym dziur. I później się dziwimy, że tej wody w wiadrze, gdy doszliśmy do kuchni, zostało bardzo, bardzo mało. Powtórzenie tych wyborów byłoby jak powtórzenie procesu niesienia wody z rzeki wiadrem pełnym dziur. To nie o to chodzi. Najpierw trzeba to wiadro załatać, potem ukarać tego, kto nam wiadro podziurawił, a dopiero potem martwić się o powtórzenie wyborów. Ale słuchajcie, tak na koniec, żeby było śmiesznie, wróćmy do tyleż żałosnego, co zabawnego faktu wskazania Krzysztofa Woźniaka, nie biorącego udziału w wyborach, jako prezydenta Szczecina, jako wybranego na prezydenta Szczecina. Słuchajcie, skoro nie kandydowałem, a zostałem wybrany, to należy wam się kiełbasa wyborcza. Tej kiełbasy wyborczej w sposób oczywisty nie mogliście ode mnie dostać, bo przecież nie kandydowałem, słuchajcie, no. Taka prawda, jak człowiek nie kandyduje, to kiełbasy wyborczej nie rozdaję. W związku z tym rozdam wam kiełbasę wyborczą post factum, czyli teraz. Ale jak na kiełbasę wyborczą przystało, zrobię coś takiego, żebyście wy coś dostali i ja na tym zyskał. Bo tak to już właśnie jest kiełbasą wyborczą, że ona jest tak zrobiona, że kandydat zyskuje równie dużo jak nią obdarowany. W związku z tym dam wam specjalne ryflinki do gier. One są tak zrobione, że ja oczywiście zyskam coś od każdej rejestracji do tej gry za to, że wam tą grę promuję, a wy dostaniecie darmowe bonusiki, wewnętrzne itemki, gadżety, zasoby w tychże grach. W każdej tej grze będzie to co innego, nie będę wam tego wyczytywał, nie będę tłumaczył. Grunt powiedzieć, że każde z tych itemków jest warty ładnych parę euro, a w jednej grze to jest nawet 20 euro. W związku z tym rejestrujcie się, bierzcie i patrzcie, co dostaliście. Jak dostaniecie coś, co wam się nie podoba, to najwyżej nie będziecie grać, ale zachęcam, bo gry, zwłaszcza te z początku, są bardzo zasłane. Słuchajcie, na początku po prostu reflinki, które już mają w sobie zaszyte bonusy, to jest Settlers Online i Hero Zero. Settlers Online to jest moim zdaniem najlepsza gra ekonomiczna z tych darmowych rozgrywających się w przeglądarce. Szczerze polecam. Hero Zero, znowu jest to taka bardzo prosta i bardzo głupiutka gra, która opowiada o nawalaniu się jakichś bardzo dziwnych ludzi, bardzo upośledzonych, uważających się za superbohaterów. Nie wiem dlaczego, zawsze mi się to jakoś tak kojarzyło z wyborami. Także myślę, że to jest bardzo adekwatne. I w Settlersach dostajecie darmowych robotników i darmowe zasoby, a w Zero Hero dostajecie super broń. Kolejne rzecz, reflinki już są normalne, ale aż zaraz obok nich po drugiej stronie znajduje się miejsce, z którego możecie pobrać sobie kod na darmowe itemki. I to jest tak, Bleach. Bleach to jest przeglądarkowe japońskie RPG na podstawie bardzo znanego anime, w związku z tym jest japońsko aż do bólu, dla fanów serialu bardzo, bardzo dobra rzecz. Conquer Online jest to już nieprzeglądarkowe, jest to klasyczne MMO i to tak klasyczne do bólu, bo to jest tak zwane koreańskie MMO, czyli tam jest masa nawalania, napierdzielania i dzięki temu kodowi, który jest obok, dostaniecie przede wszystkim tak zwane exp boosty, czyli będziecie mogli szybciej dołączyć do czołówki. Drakensang jest znowu MMO rozgrywającym się przeglądarce i dzięki temu nie trzeba nic ściągać, nic instalować i na dowolnym komputerze siadacie, logujecie się i już działa. Świetne, zwłaszcza dla kogoś, kto się dużo przemieszcza. Tu szkoła, tu praca, tu dom, a wszędzie ta sama gra i nic instalować nie trzeba. Genialna rzecz. I na końcu Sword Saga. Sword Saga jest to znowu japońskie MMO,
ale w takich bardziej europejskich klimatach, żeby się łatwiej grało. Trzymajcie się, moi kochani, do zobaczenia. Kiełbasa wyborcza rozdana, absurdy moim zdaniem wykazane. Co będzie dalej, zobaczymy. Ja tylko mam nadzieję, szczerze mam nadzieję, że nie będzie rewolucji, bo boję się, że ludzie po prostu powiedzą w końcu dość i wyjdą na ulicę i powiedzą, że słuchajcie, wy, kochani rządzący, już tak przeginacie, że my was tak bardzo nie chcemy, że jesteśmy skłonni za to ryzykować. Bardzo mam nadzieję, że tego nie dojdzie, bo rewolucja, zwłaszcza taka, to nie jest nic dobrego. A wy, panowie i panie, kochani politycy, powiem wam tylko tyle. Co chwila jęczycie, że społeczeństwo polskie jest złe, bo jest mała frekwencja wyborcza. A jak ma być większa frekwencja wyborcza, jak ludzie do tej pory mieli poczucie, że ich głosy nie mają znaczenia, bo wybierają, jako owce wybierają, czy zje je wilk, czy zje je lew. A w tej chwili mają poczucie, że nawet ten skromny wybór im się odbiera, bo oni głosują, ale ważne, kto liczy głosy. Trzymajcie się, moi kochani, do zobaczenia. Aha, jak mówiłem, trzymajcie się, moi kochani, to oczywiście nie miałem na myśli polityków. Pa, do zobaczenia. Hej!